Ale jeszcze zanim oficjalnie zaczniemy, ja tutaj sprawdzam, czy wszystko nam działa dobrze, a Was wszystkich też poproszę o informacje właśnie, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy widać pierwszy slajd prezentacji. Słychać mi, widać pięknie, bardzo dziękuję. Bo żebym mogła zacząć, to chciałabym wiedzieć, że na pewno widać, wszystko ładnie słychać. No dobrze. To w takim razie bardzo serdecznie witam Was wszystkich na webinarze, pierwszym z serii webinarów. Dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie Cyfrowej i dla wszystkich nauczycieli, którzy swoich uczniów i swoje uczennice chcą wesprzeć w przygotowaniach do Olimpiady Cyfrowej. I dzisiejszy webinar nazywa się Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, by wziąć udział w Olimpiadzie. Ja przygotowując się do tego webinaru, próbowałam sobie odpowiedzieć na pytania. Co potrzebujecie wiedzieć, żeby się przygotować, ale myślę, że może się okazać, że nie wszystko mi przyszło do głowy, więc będzie też czas na zadawanie pytań i na sprawdzenie, co jeszcze jest Wam potrzebne, żeby się dobrze przygotować. Ja się nazywam Katarzyna Górkiewicz, pracuję w Fundacji Nowoczesna Polska i w tej fundacji właśnie między innymi zajmuję się koordynacją olimpiady. Chciałabym zacząć od tego, bo ja już się przedstawiłam. Chciałabym wiedzieć, kim wy jesteście, skąd jesteście. Więc jeżeli możecie napisać, czy jesteście uczniami, uczennicami, czy nauczycielami, nauczycielkami i skąd jesteście, to na pewno nam trochę pomoże, będzie nam łatwiej rozmawiać, bo będę wiedziała, kto jest po drugiej stronie, bo ja tutaj niestety widzę tylko swoją miniaturkę, was nie widzę, więc was mogę tylko przeczytać. Mamy uczniów, widzę. A czy są wśród nas jacyś nauczyciele albo nauczycielki? Rany, czyli są przede wszystkim uczniowie, widzę. No świetnie, mnie to bardzo cieszy, bo to znaczy, że wszyscy chcecie się przygotować do udziału w olimpiadzie i że Wam na tyle zależy, że teraz ten poniedziałkowy wieczór chcecie tutaj spędzić ze mną. To jest bardzo miłe. O rany, o rany. Sami uczniowie i widzę, że z całej Polski, bo i Krosno, i Warszawa, Wyszkowia, Kartuzy, Wzgórze Wolności, aha, Sierakowic, dobrze. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce się przedstawić, to bardzo zachęcam do tego, żeby użyć czatu. Bardzo jest miło. Jeżeli by się okazało, że jednak jest wśród nas jakiś nauczyciel, to też będę wdzięczna za głos, bo pewne informacje są trochę bardziej przydatne dla uczniów, inne bardziej dla nauczycieli. Ale dobrze, zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że skoro jest to olimpiada cyfrowa, to chciałam Was zapytać, czym są według Was kompetencje informacyjne, medialne i cyfrowe? Co to są te kompetencje? Jakie to są kompetencje? Co Wy rozumiecie przez te pojęcia? Bo to jest taki klucz do zrozumienia w ogóle, o co chodzi w olimpiadzie cyfrowej, więc od tego chciałam zacząć, jakby zobaczyć, czy rozumiemy te rzeczy tak samo. I za chwilę Wam oczywiście powiem, zdradzę, jak my, organizatorzy olimpiady, to pojęcie kompetencji informacyjnych, medialnych i cyfrowych rozumiemy, ale zacznijmy od tego, że Wy tutaj powiecie. Zachęcam do tego, żeby na czacie coś napisać. Jakie znacie kompetencje informacyjne, medialne lub cyfrowe? Czekam na Wasze głosy. Mogę Wam taki tutaj inspiracyjny rysunek, właściwie zdjęcie, pokazać. Widzę, że piszecie. Jakie znacie kompetencje informacyjne, medialne i cyfrowe? Umiejętność analizy i krytyki, jak najbardziej.
Umiejętność logicznego myślenia. O, wyszukiwanie informacji. Bo te rzeczy, które napisaliście dotychczas, czyli umiejętność logicznego myślenia albo analiza i krytyka, to jak najbardziej są kompetencje, które wchodzą w zakres medialnych czy cyfrowych, ale one też są w różnych innych dziedzinach przydatne i potrzebne. Więc jakie jeszcze? Wyszukiwanie informacji, na pewno. Umiejętność korzystania z Ctrl-C i Ctrl-V. No to taka, powiedziałabym, umiejętność świadomego korzystania z Ctrl-C i Ctrl-V, ale tak, na pewno. Jakie macie jeszcze pomysły? Czekam, aż napiszecie, bo widzę tutaj, że kilka osób jednocześnie pisze. Kompetencje informacyjne, medialne i cyfrowe. No dobrze, ponieważ praca w zespole. Zdecydowanie tak, ale znowu to jest jedna z takich kompetencji, która jest kompetencją w ogóle społeczną i która jest potrzebna nam w bardzo różnych dziedzinach wiedzy. Więc dobrze, zdradzę Wam, żeby już nie przedłużać, jakie to kompetencje informacyjne, medialne i cyfrowe wyodrębniliśmy. O, umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Zdecydowanie tak. Zobaczcie teraz na ten slajd. Ja tutaj przygotowałam zapis wszystkich kompetencji, które kilka lat temu, kiedy taki zespół ekspertów tutaj fundacji opracowywał katalog kompetencji informacyjnych, medialnych i cyfrowych, i w ramach tego katalogu te właśnie kompetencje zostały wyróżnione, i te kompetencje są tak naprawdę całymi takimi obszarami zagadnień. Przyjrzyjcie się temu dobrze. Nie musicie zapamiętać, dlatego że wszystkie te kompetencje znajdziecie i w tym katalogu, w którym Wam zaraz powiem, gdzie go znaleźć, ale też znajdziecie po prostu na stronie Olimpiady, bo to powinien być dla Was taki przewodnik, z jakich tematów czy z jakich dużych obszarów w ogóle się przygotowywać. Czyli korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym, język mediów, kreatywne korzystanie z mediów, etyka i wartości w komunikacji i mediach, bezpieczeństwo, prawo, ekonomia i kompetencje cyfrowe. I teraz te dwa na dole, które są podkreślone i wyboldowane, czyli prawo w komunikacji i mediach oraz ekonomiczne aspekty działania mediów, to są w tym roku dwa najważniejsze zagadnienia. I nazwaliśmy to motywem przewodnim olimpiady. I wokół tych właśnie dwóch zagadnień będziemy budować najwięcej pytań i najwięcej zadań. Ale wszystkie te, które tutaj Wam wymieniłam, są ważne i wszystkim się im warto przyjrzeć. Ale możecie na przykład zacząć od tych pierwszych, od tych podkreślonych, bo one w tym roku są właśnie motywem przewodnim i są dla nas najistotniejsze. Nie ukrywam też, że one nie są łatwe. Ale to też o to chodzi w olimpiadzie, że sobie stawiamy wysoko poprzeczkę. Więc skoro już wiecie, co jest takim podstawowym tematem olimpiady, bo to właśnie te tutaj zagadnienia, wokół nich będziemy przygotowywać wszystkie zadania i te zagadnienia są podstawowymi tematami, których możecie się na olimpiadzie spodziewać. Teraz powiem krótko, skąd się w ogóle Olimpiada Cyfrowa wzięła, bo w tym roku startujemy z trzecią edycją, ale już od 5 lat fundacji prowadzimy najpierw konkurs, który nazywał się WTEM, czyli Wielki Turniej Edukacji Medialnej, a od 2016 roku, czyli właśnie teraz trzeci rok szkolny, ten konkurs uzyskał status Olimpiady od Ministerstwa Edukacji. I w związku z tym możemy się nazywać Olimpiadą Cyfrową i możemy też korzystać z różnych przywilejów, które Olimpiada daje. I to jest coś, co Was ma zachęcić do udziału w Olimpiadzie i Wam ma też pomóc, szczególnie tym, którzy przejdą do kolejnych etapów, staną się finalistami, a potem laureatami. No i teraz tak.
Pewnie wiecie, że nie ma takiego przedmiotu w szkole jak edukacja cyfrowa i medialna. Pewnie w niektórych waszych szkołach są jakieś fragmenty tej edukacji na różnych przedmiotach. Ponieważ my uważamy, że edukacja medialna i cyfrowa jest bardzo, bardzo ważna i że bez niej nie będziecie przygotowani potem do życia zawodowego, bez różnych umiejętności, które są właśnie tymi kompetencjami medialnymi, cyfrowymi i informacyjnymi, będzie Wam trudno na rynku pracy. Uważamy, że to jest tak ważne, że skoro nie ma takiego przedmiotu, to po to właśnie robimy olimpiadę cyfrową, żeby Was, uczniów i Waszych nauczycieli, zmobilizować do tego, żeby tak czy inaczej tymi tematami się zająć, bo jesteśmy absolutnie pewni, że bardzo będzie Wam to potrzebne potem w życiu zawodowym. Kimkolwiek byście nie chcieli być w przyszłości, to te kompetencje będą Wam potrzebne. I zaraz Wam to też trochę spróbuję udowodnić, bo będę zdradzać, jakie pytania były w poprzednich latach. I zobaczycie, że to są takie rzeczy, takie umiejętności, które w różnych zawodach mogą się Wam potem przydać. Jak wiecie, trwa rejestracja. Pewnie większość z Was jest już zarejestrowanych do olimpiady, ale jeżeli ktoś jeszcze nie, to został ostatni tydzień, więc namawiajcie swoich nauczycieli do powołania komisji szkolnych i rejestrujcie się poprzez formularz. W zeszłym roku do pierwszego etapu przystąpiło aż 2346 osób. No zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na razie mamy niecały 1000 zgłoszeń, więc jeszcze trochę nam brakuje do tego, żeby dobić tej poprzeczki zeszłorocznej, ale moje doświadczenie też jest takie, że najwięcej zgłoszeń właśnie przychodzi w ostatnim tygodniu, więc czekamy. No i teraz właśnie. Po co ma, może poza tym wszystkim takim, co już powiedziałam, że te kompetencje są ważne, że wasze życie zawodowe będzie od was wymagało tych kompetencji, no to są jeszcze też takie twarde konkrety, po co warto wziąć udział w olimpiadzie. Po pierwsze dlatego, że tytuł laureata bądź też laureatki olimpiady cyfrowej daje wam różne przywileje przy rekrutacji na różne uczelnie. Spis tych wszystkich kierunków i wszystkich uczelni jest też na stronie olimpiady. Możecie sobie to sprawdzić, które z tych kierunków by Was interesowały. I mam nadzieję, że to też jest jakaś zachęta, żeby zdecydować się na udział w olimpiadzie. Ale poza tym, takimi głównymi nagrodami są trzy indeksy Collegium Civitas, i to są indeksy, które są równoznaczne ze zwolnieniem z czesnego. Osoba, która otrzyma taki indeks, będzie mogła sama sobie wybrać kierunek studiów, który chce studiować w Collegium Civitas. I tak samo mamy jeden indeks Akademii Leona Koźmińskiego. I tak samo tam można sobie będzie wybrać dowolny kierunek studiów. Myślę, że to jest super. Super sprawa, otrzymanie takiego indeksu, już nie martwienie się tym całym procesem rekrutacyjnym, który czeka wszystkich, którzy będą w tym roku zdawali maturę. No i teraz przejdziemy sobie krótko przez wszystkie etapy olimpiady. Opowiem Wam, jak który z tych etapów wygląda. I tutaj możecie zobaczyć, jaki jest harmonogram. Do 31 października, czyli właśnie jeszcze przez ten tydzień, można się rejestrować poprzez formularz online na stronie olimpiady. Potem jest ten czas na przygotowania, które mam nadzieję, że już zaczęliście. I 20 listopada o godzinie 10 przez godzinę będzie trwał pierwszy etap olimpiady, który będzie testem online. Zaraz Wam o tym pierwszym etapie trochę więcej powiem. Drugi etap to jest taki 6-tygodniowy czas projektów, przygotowywania projektów. I przez te 6 tygodni, właśnie między 7 stycznia a 18 lutego, będzie taki czas dla tych, którzy przejdą do drugiego etapu. To będzie 300 osób, które
które będą przygotowywać swoje zadania i potem oddadzą nam je do oceny. I potem finał jest zaplanowany na 12 i 13 kwietnia w Warszawie. 20 finalistów zaprosimy do nas. I o finale też krótko jeszcze Wam opowiem. No dobrze, więc pokażę Wam, jak wyglądały pytania zeszłoroczne w pierwszym etapie. Mam trzy takie pytania. Zobaczcie, to jest pierwsze przykładowe pytanie. I tak będzie też wyglądało to u Was na ekranie. Jest pytanie, informacja o tym, żeby zaznaczyć prawidłową odpowiedź. I teraz prawidłowych odpowiedzi jest jedna lub więcej i nigdy nie wiemy dokładnie, ile tych prawidłowych jest. To jest takie utrudnienie. Tutaj te prawidłowe, ja Wam zaznaczyłam je boldując, więc tutaj jest łatwo zobaczyć, ale tak wyglądało jedno z przykładowych pytań. O aplikacje fotograficzne i lokalizacje. Tu jest drugie pytanie. Przygotowałeś cover piosenki ulubionego wykonawcy, zamierzasz opublikować ją w serwisie społecznościowym. Potrzebujesz. No i właśnie, czego potrzebujesz? Punktacja jest ustawiana tak. Tutaj się pojawiło pytanie o to, w jaki sposób są punktowane te zadania. Punktacja jest zrobiona w ten sposób, że za każdą poprawną odpowiedź, to znaczy ten element cząstkowy przysługuje też jakby cząstkowy punkt, czyli ułamek punkta, czyli na przykład w przypadku tego pytania mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 możliwych odpowiedzi, z czego dwie są właściwe. Więc za zaznaczenie tylko jednej właściwej jest pół punkta, za zaznaczenie tych dwóch właściwych są dwa punkty, ale za zaznaczenie niewłaściwej są punkty odejmowane, co oznacza, że takie strzelanie nie za bardzo się opłaca. Czy Szymon, odpowiedziałam na Twoje pytanie? No w takim razie ok. W takim razie pokażę Wam jeszcze jedno przykładowe pytanie z drugiego etapu. To jest pytanie o bańkę informacyjną. Co wpływa na tworzenie się zjawiska bańki informacyjnej? Widzicie, jakie są możliwe odpowiedzi. To teraz ja Was zapytam, poczekam, jakby schowam to pytanie. Moje pytanie do Was jest takie, co myślicie o tych pytaniach? Czy są trudne? Czy tego typu pytań byście się spodziewali? Czy to, co Wam pokazałam, Was zaskoczyło? Co o tym wszystkim myślicie, co Wam pokazałam? Tutaj gdzieś się... Jak na razie spoko. Trudny, taka wiedza rzadko spotykana w szkole. Tak, to prawda. Robert napisał, że to jest wiedza rzadko spotykana w szkole. To prawda. Jednocześnie chyba wszyscy się ze mną zgodzicie, że nawet jeżeli ta wiedza jest rzadko spotykana w szkole, to w życiu jest jednak konieczna. Okej. Okay. No, Szymon, ja bym się trochę z Tobą nie zgodziła, bo to nie jest do końca tematyka tylko informatyczna. To jest tematyka, która gdzieś wychodzi daleko jeszcze poza informatykę i właśnie zahacza o różne też inne tematy. Więc ja zawsze powtarzam, że nie jest to olimpiada informatyczna, bo olimpiada informatyczna ma zupełnie inne zadania. To też pewnie wiecie, bo pewnie się tym interesowaliście. Tak. Nie są te wszystkie pojęcia powszechnie znane. No właśnie, za chwilę Wam też opowiem, jak się do tego przygotować, żeby nie być bardzo zaskoczonym potem tymi pytaniami, ale najpierw jeszcze Wam pokażę, jak wygląda drugi etap.
Drugi etap to jest, tak jak Wam mówiłam, te 6 tygodni. I przez te 6 tygodni, też się wzięło stąd, że jesteście z całej Polski, w różnych terminach, w styczniu i w lutym są ferie zimowe, więc żeby nie było ryzyka, że ktoś będzie miał wtedy ferie i chciałby z tych ferii jednak skorzystać, to te 6 tygodni pozwala na to, żeby i odbyć ferie, i odpocząć, i też zrealizować zadanie olimpiadowe. Co roku te pytania, te zadania do drugiego etapu są wymyślane zupełnie od początku według nowego schematu. Za w pierwszym roku, przy pierwszej edycji olimpiady, tych zadań było 6 i co tydzień mieli uczestnicy dostarczać jedno z tych zadań i potem kolejne i kolejne. W zeszłym roku wymyśliliśmy, że zadania będą większe, ale tylko 2. I nie było takiej konieczności, żeby je dostarczać na bieżąco, tylko jakby czekaliśmy na nie do tego ostatniego dnia trwania drugiego etapu. Czyli tak jak w tym roku, ja sobie jeszcze tutaj zerknę na moją ściągę, czyli w tym roku do 18 lutego. Będziemy na te zadania czekać i myślę, że też tak zrobimy, że Wam czas do końca trwania tego drugiego etapu, żebyście mogli się przygotować. Ale czy to będzie jedno zadanie, czy dwa, czy więcej, tego Wam na razie nie tyle nie mogę zdradzić, co po prostu jeszcze nie wiem, bo dopiero nad tymi zadaniami pracujemy. W zeszłym roku były 2 zadania. Pierwsze z nich to było zadanie polegające na stworzeniu artykułu do Wikipedii. No i trzeba było oczywiście się zapoznać z tym, jak działa mechanizm Wikipedii, co to znaczy, że tam się tworzy najpierw artykuł w brudnopisie, a potem można go opublikować, na czym polega działanie społeczności wikipedystów, którzy poprawiają różne rzeczy, ale też jak widzą jakiś artykuł bardzo źle przygotowany i niedopracowany, to mogą go usunąć i też w zeszłym roku olimpijczycy musieli się mierzyć z takimi sytuacjami, że im wikipedyści mówili, że no to nie jest dobry artykuł, więc on nie może się znaleźć w Wikipedii i trzeba go było dopracowywać. I to było jedno z zadań. Tutaj jest pytanie, czy będą pytania o książki. Opowiem, dojdę do tego za chwilę i wtedy szerzej powiem właśnie o tym, skąd czerpać wiedzę i też o literaturze, którą dla Was przygotowaliśmy, więc na razie zostawię na chwilę to pytanie. Pokażę Wam, jak wyglądało drugie zadanie, bo o tej Wikipedii już opowiedziałam. Problem z takim zadaniem jest ciągle rosnąca Wikipedia. Tak, ale myśmy to zadanie w zeszłym roku przygotowali wspólnie z Wikipedią, ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, w którym właśnie są zrzeszeni polscy wikipedyści i oni nam przygotowali taką listę haseł, których w Wikipedii albo nie ma, albo były bardzo właśnie kiepskiej jakości i tak naprawdę trzeba było je napisać od początku. I to była taka lista właśnie haseł, zagadnień dotyczących mediów, świata cyfrowego i edukacji medialnej, więc jakby z tej puli, która jakby dotyczyła też tematów olimpiady, uczestnicy mogli sobie wybrać hasło i wiadomo było, że to hasło, że nikt inny tego hasła przynajmniej w czasie tych 6 tygodni nie przygotuje, więc w ten sposób się zabezpieczyliśmy i wikipedyści w zeszłym roku też nam pomagali i udzielali wsparcia. Jeżeli tylko ktoś z olimpijczyków potrzebował pomocy, to mógł się do nich zwrócić, więc nie byli uczestnicy zostawieni sami, tylko jakby chodziło o to, żebyście się tego nauczyli i potem pokazali, że to umiecie. No i bardzo to fajnie wyszło, bardzo, bardzo wiele fajnych artykułów powstało. No w tym roku na pewno tego nie powtórzymy, będziemy wymyślali inne zadania, ale jakby opowiadam Wam o tym, żebyście zrozumieli jakby ideę, według jakiej te pytania są tworzone, a tutaj pokażę Wam drugi, już o nim opowiem, ale tutaj skopiowałam nawet cały zapis.
To było drugie zadanie, też właśnie na tym drugim etapie i oba były obowiązkowe, znaczy nie było tak, że się przygotowuje albo jedno, albo drugie, tylko trzeba było przygotować zarówno jedno, jak i drugie. I to drugie zadanie polegało na przygotowaniu cyklu filmów na jeden z wybranych tematów, albo o social mediach, albo o remiksie i otwartych zasobach, albo o jakichś swoich lokalnych, nieznanych miejscach, inicjatywach, społecznościach. Więc jak widzicie, ten rozstrzał tematów był dosyć duży, bo w zeszłym roku motywem przewodnim było kreatywne korzystanie z mediów, więc chodziło nam o to, żeby właśnie te tematy otworzyły głowy uczestnikom i ich zainspirowały do stworzenia fajnych materiałów filmowych, które potem trzeba było umieścić na YouTubie, oczywiście ustawić jako niepubliczne, tak żebyśmy my, jako organizatorzy olimpiady, mieli do nich dostęp, ale niekoniecznie, żeby każdy, kto korzysta z portalu YouTube, mógł z nich korzystać. I każdy film miał trwać maksymalnie 3 minuty i każda osoba miała przygotować 3 takie filmy, które są cyklem, które są jakąś opowieścią, jedną wynikającą z drugiej. Widzę, że tutaj Kuba się zdziwił, że kurka wodna film. No tak, ale właśnie, no, dzisiaj bycie YouTuberem to jest taki zawód, który wymaga wielu różnych kompetencji właśnie medialnych i cyfrowych. Więc chcieliśmy sprawdzić, czy uczestnicy olimpiady też potrafiliby się w takiej roli odnaleźć. Tak, zawód YouTuber. Okej, nie znam tego kanału, ale jeżeli Oskar go poleca, no to na pewno warto to sprawdzić. Powiedzcie, teraz pokazałam wam właśnie zadania drugiego etapu, czyli ta Wikipedia i cykl filmów. Powiedzcie, co o tym myślicie i jakie wam się te zadania wydają, bo rozumiem, że jesteście trochę zaskoczeni, ale to mnie cieszy, bo właśnie chcemy was zaskakiwać, ale w taki sposób, nie żebyście byli zdziwieni, że coś niefajnego od was wymagamy, tylko wręcz przeciwnie, chcemy wam pokazać, że ta edukacja medialna i cyfrowa może być bardzo ciekawa i bardzo bliska, myślę, waszego życia, bo domyślam się, że każdy z was ogląda na YouTubie wiele różnych rzeczy i że to jest jedno z tych miejsc, do których zaglądacie w internecie najczęściej. Powiedzcie jakiś komentarz do tych pytań, które wam pokazałam. Zostanę zmuszony do bycia YouTuberem. Łatwe pytanie, jest ciekawe, tylko tutaj raczej sam bym sobie pokonał problem zrobić coś minut, żeby z prostego i tak by było zaliczone. Wiecie co, to nie jest tak, że zaliczone. Pamiętajcie, że jednak olimpiada jest konkursem, w którym szukamy tych, którzy są najlepsi. I to najlepsi oznacza również najbardziej się starają, najwięcej pracy włożyli w rzeczy, które przygotowali. Tak, i jeszcze tutaj. Aha, no właśnie, jeszcze ten komentarz Kuby, że zostanę zmuszony do bycia YouTuberem. No, to jest zadanie zeszłoroczne. Ja nie wiem, co w tym roku wymyślimy. W tym roku mogę zdradzić, myślę, że jeszcze wiele nie zdradzę, jak powiem, że na razie myślimy jeszcze w takim kluczu różnych aplikacji, które są w telefonach i wykorzystania twórczo tych aplikacji. Więc bardzo możliwe, że w tym kierunku pójdą zadania w drugim etapie w tym roku, ale one jeszcze nie są wymyślone. Ja tylko tutaj zdradzam jakieś kulisy naszych dyskusji, więc zobaczymy, w jaką to stronę pójdzie. Nokia 3310. No, pewnie trochę nowsze telefony i raczej będą to właśnie aplikacje, które działają na smartfonach, ale tak. Tak, Kuba pisze, że lepiej zrobić coś prostszego niż nie dokończyć ambitnego. No, zdecydowanie bardzo ważne jest, żeby dokończyć i wysłać gotową pracę. No a im więcej włożycie w nią i kreatywności, i energii, tym wierzę, że ona będzie po prostu lepsza.
Tak, tematyka jest różna, każdy może wybrać coś do siebie. No właśnie, teraz pytanie tak naprawdę, jak się przygotować do najpierw tego pierwszego etapu, a potem przy tym drugim, no to pewnie jak zobaczycie, jakie będą pytania, to też będziecie mogli po prostu korzystać z różnych źródeł, żeby wtedy się poduczyć tego, co jest konkretnie Wam potrzebne do drugiego etapu. Ale teraz przygotowaliśmy cykl webinarów. Dzisiaj bierzecie udział w pierwszym z nich. Kolejny będzie już za tydzień i właśnie ten kolejny, tu a propos YouTube'a, będzie właśnie o tym, jak zostać YouTuberem, więc bardzo Was gorąco zapraszam, bo Dawid Łasiński, który jest i nauczycielem, i YouTuberem, opowie o tym, jak wygląda właśnie ten zawód czy fach YouTubera i na pewno się będziecie mogli od niego bardzo wiele dowiedzieć. Te webinary, tak jak i ten dzisiejszy, i kolejne będą, czy są nagrywane i będą udostępniane na stronie Olimpiady. Więc nawet jeżeli ktoś nie może wziąć udziału danego dnia o danej godzinie, no to zachęcam do tego, żeby właśnie potem sobie wrócić do tych nagrań i na spokojnie ich wszystkich wysłuchać. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest program Olimpiady. Ja zrobię teraz coś takiego, co się nazywa dzieleniem ekranu i spróbuję Wam pokazać, gdzie to jest na stronie. Program Olimpiady i potem literatura. To są te dwie rzeczy, które chcę Wam pokazać. No właśnie, już jesteśmy na stronie Olimpiady. Teraz sprawdzę, czy Wy widzicie mój ekran. Czy widzieliście przez chwilę stronę Olimpiady? Sprawdzam, czy mi to działa. O tutaj. Czy widzicie o to? Nie widzicie. Było, dobra. Iwona Brzuska-Złotnicka pisze, że mieli, więc ja w takim razie wracam tam i chcę Wam pokazać tutaj, co jest ważnego na stronie, gdzie możecie różne informacje znaleźć. Więc po pierwsze, na stronie głównej Olimpiady są zawsze te najważniejsze informacje. Teraz trwa rejestracja, więc to jest ta pierwsza podstawowa informacja. Tutaj troszeczkę niżej możecie znaleźć tą informację o motywie przewodnim, czyli prawnej ekonomii funkcjonowania mediów. To jest to, o czym mówiłam na początku. I kiedy klikniecie sobie tutaj, to ten motyw przewodni jest jeszcze rozpisany na zagadnienia szczegółowe i też im się warto przyjrzeć. I teraz jest tu kilka zakładek, które Wam bardzo polecam. Jeżeli chodzi o przygotowanie się do olimpiady, to po pierwsze jest tutaj ta zakładka webinary i znajdziecie pod nią program wszystkich webinarów i opis wszystkich, które są przed nami. Tak jak mówiłam, za tydzień, w poniedziałek, webinar o tym, jak zostać YouTuberem. Kolejny 6 listopada o blogowaniu. Jeszcze kolejny o tym, jak korzystamy z internetu i jak świadomie korzystać z internetu. Jeszcze następny, 11 grudnia, to już będzie po pierwszym etapie olimpiady, ale mam nadzieję, że nawet ci, którzy nie przejdą do kolejnego etapu, będą po prostu zainteresowani tym tematem. To będzie webinar o programowaniu i potem na początku stycznia o tym, jak zaprezentować się w internecie i co to znaczy budować swój świadomy wizerunek w sieci. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście z tych webinarów korzystali. Następna rzecz, przygotowaliśmy kurs e-learningowy i możecie z tego kursu również skorzystać. On na razie dotyczy tylko dwóch zagadnień, ale jeszcze przed pierwszym etapem olimpiady pojawią się dwa kolejne zagadnienia, więc warto tam zaglądać. Przejście przez taki moduł kursu nie zajmie Wam bardzo wiele czasu, a będziecie tam mieli krok po kroku wszystkie te informacje, które potem będą w
pierwszym i kolejnych etapach sprawdzane. Następna rzecz to jest informator, który dla Was przygotowaliśmy i ten informator Wam pokaże. My ten informator mamy zarówno w takiej wersji online'owej, jak i w wersji papierowej. Wysłaliśmy do bardzo wielu szkół ten informator, być może też trafił do Waszej. Nie wysłaliśmy do wszystkich szkół w Polsce, bo jest ich bardzo, bardzo dużo, ale ci, którzy nie dostali go w wersji papierowej, mogą zajrzeć tutaj. I teraz też bardzo Wam polecam przynajmniej przejrzenie tego informatora, bo tu jest wiele, wiele informacji, które Wam pomogą się przygotować. Są też praktyczne porady, skąd czerpać informacje, ale jest też trochę takich tekstów o tym, czym jest w ogóle edukacja medialna i cyfrowa. No im bardziej świadomie chcecie wziąć udział w tym pierwszym etapie, tym bardziej wam to polecam. I teraz dwie bardzo ważne rzeczy. Jedna to jest program olimpiady, to jest ta zakładka tutaj na górze. I teraz zobaczcie, to są właśnie dokładnie korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym, język mediów. To są te wszystkie obszary, które Wam pokazywałam na początku, pytając, jak rozumiecie kompetencje informacyjne, medialne i cyfrowe. I one tutaj, te kompetencje są rozpisane, co to tak naprawdę znaczy. Więc kiedy Wam potem pokazywałam zadania, to mówiliście, że właśnie, że ten rozrzut jest dosyć szeroki, że z zakresu różnych zagadnień, ale tutaj to jest bardzo szczegółowo wytłumaczone i na pewno Wam pomoże zrozumieć, czego możecie się spodziewać. I na pewno jak przeczytacie ten zakres programowy, to będziecie wiedzieli dokładnie, czego się spodziewać i myślę, że niewiele Was zaskoczy, albo może nawet nic Was nie zaskoczy. I teraz ktoś zapytał mnie o książki. To nie jest tak, tutaj jest zakładka literatura, jak w nią klikniecie, to zobaczcie, tu jest taka no, bardzo długa lista lektur. I to nie jest tak, że wymagamy od Was, żebyście przeczytali je wszystkie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest tego bardzo dużo. To raczej jest tak, że my w tej takiej bibliotece tutaj umieściliśmy przede wszystkim linki w ogóle, nie książki, tylko linki do różnych tekstów, różnych publikacji online, które uważamy, że pomogą Wam się przygotować. I teraz jak zaczniecie przeglądać te linki, to się zorientujecie, że wiele z tych linków to są linki nie do książek, tylko do artykułów. Więc pomimo tego, że jest ich dużo, no to nie jest to aż tak bogaty zasób, żeby nikt nie był w stanie przynajmniej częściowo się z nim zapoznać. Ja Was zachęcam do tego, żebyście zaglądnęli, co tutaj jest i żebyście sobie przynajmniej kilka takich lektur wybrali, różnych, bo na pewno Wam to otworzy oczy na różne zagadnienia i w ogóle to są naprawdę ciekawe rzeczy. To znaczy, to są takie rzeczy, które fajnie jest przeczytać, bo właśnie te teksty pokazują, jak ta edukacja medialna, cyfrowa i informacyjna bezpośrednio dotyka naszego życia, bo to nie jest, w tych linkach tak naprawdę jest bardzo niewiele takich pozycji naukowych. Jakby zobaczcie, są linki do różnych często bardzo znanych nie wiem, gazet czy jakichś tygodników, więc jest tutaj dużo takich rzeczy, które po prostu w internecie znaleźliśmy i uważamy, że mogą się Wam przydać i pomóc się przygotować. Więc bardzo Was zachęcam do skorzystania z tego wykazu literatury. Wracam do prezentacji. Dobrze. Widzę, że tutaj się na czacie różne rzeczy działy. Popatrzę sobie troszeczkę wstecz. Dobrze, widzę, że wy tutaj. Olimpiada cyfrowa, webinary. Tak, tutaj Bartosz wkleił. Bardzo dziękuję. I zobaczcie tam poza zakładką webinary są też wszystkie inne. Są też wszystkie inne. Wszystkie inne.
Harmonograf webinariów, tak. Dobrze. Okej. Dobra, to teraz jest jeszcze jedno miejsce, które chcę Wam pokazać. To jest serwis edukacja medialna edu.pl. To jest serwis, który na razie jest przede wszystkim serwisem dla nauczycieli, ale kiedy tam zajrzycie, to też znajdziecie tam wiele rzeczy, które Wam pomogą. Znowu, nie wiem, czy ten podział ekranu działa. Mogę raz jeszcze spróbować, bo w sumie nie wiem, ale to, co Wam chciałam pokazać, to jest tutaj. To jest serwis edukacja medialna i tutaj Wy jesteście na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, więc tutaj w tej zakładce znajdziecie bardzo wiele scenariuszy różnych zajęć i bardzo wiele takich pigułek wiedzy, które właśnie dotyczą tych wszystkich zagadnień, które są w programie Olimpiady. Więc też zachęcam Was, już Wam wkleję ten link, jeżeli by się okazało, że jednak ekran znowu nie działa. Nie wiem czemu. Ale o tym serwisie mówiłam. Edukacja medialna edu.pl. Zajrzyjcie tam, bo tam znajdziecie wszystkie te informacje. No i teraz ja tak cały czas mówię, my tworzymy te zadania, my tutaj dyskutujemy i chcę trochę Wam powiedzieć, kim jesteśmy my i jak olimpiada wygląda od takiej strony formalnej. Każda olimpiada ma swoją. Swoją radę programową i komitet główny. I teraz komitet główny, tutaj Wam pokazuję listę osób, które w tym komitecie zasiadają. I to są osoby, które zaprosiliśmy do tego, żeby współtworzyły olimpiadę i zadania w olimpiadzie. I wśród tych osób, jak możecie zobaczyć, są bardzo różni eksperci, zajmujący się różnymi rzeczami, pracujący w różnych miejscach. Bo z jednej strony mamy dwie nauczycielki, czyli Małgorzatę Bazan i Agnieszkę Bilską. Z drugiej strony mamy dziennikarkę i producentkę telewizyjną Beatę Biel. Z trzeciej strony mamy Kamila Jaczyńskiego, który jest właścicielem wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Jeżeli ktoś z Was interesuje się rapem, to zapewne zna tą wytwórnię. Tak, dokładnie. To jest wytwórnia Tedego. I Kamil też będzie wymyślał dla Was zadania. Że zrobiło to na Was wrażenie, tak myślałam, że tak będzie, dlatego właśnie zwróciłam Wam na to uwagę. Jest z nami w tym zespole Iwona Bruska-Złotnicka, która tworzy mistrzów kodowania i która im przewodzi. Jest z nami Grzegorz Stróża, który wykłada właśnie edukację medialną na Uniwersytecie Gdańskim. Jest z nami Kamil Śliwowski, który jest ekspertem przede wszystkim od prawa autorskiego i on prowadzi różnego rodzaju szkolenia. I też prowadzi blog Otwarte Zasoby. Bardzo Wam polecam, również do przygotowania się do olimpiady. Otwarte Zasoby, Wam tutaj zapiszę. Zasoby.pl. Wydaje mi się, że taki jest ten adres. Trzeba by to było jeszcze sprawdzić, ale tak mi się wydaje. I jest Jarosław Lipczyc, który jest prezesem naszej fundacji, który też wymyślił olimpiadę i on tutaj czuwa nad całą tą ekipą jako przewodniczący tego komitetu głównego. I to są osoby, które wymyślają pytania, wymyślają kryteria oceny, a potem są jurorami, którzy oceniają prace, które wy przygotujecie. To znaczy w tym pierwszym etapie, gdzie jest test online, mamy to oczywiście zautomatyzowane i system wylicza te punkty, no ale wcześniej te kryteria muszą być przygotowane właśnie przez członków komitetu. A w drugim etapie to już jest taka po prostu praca jurorów. No i potem w finale oni również są tą komisją, przed którą finaliści stają i robią prezentacje i opowiadają
o tym, co przygotowali na finał, a komitet główny zadaje im różne pytania. Mamy też, jak każda olimpiada, swoją radę programową. I rada programowa to już są właśnie takie wielkie tuzy z uniwersytetu, głównie profesorowie. I to są osoby, które są ekspertami od właśnie edukacji medialnej, cyfrowej i informacyjnej. I rada programowa zatwierdza wszystkie pytania, więc zawsze im pokazujemy te pytania i oni je komentują, czasem nam podpowiadają różne rzeczy, jak je udoskonalić. I potem w przypadku, gdyby ktoś nie zgadzał się z oceną, jaką otrzymał, robimy tak, że odwołania rozpatruje właśnie rada programowa. Więc to jest takie bardzo ważne ciało, które swoją powagą nam dodaje tutaj, dodaje mocy. I to, o czym Wam jeszcze chcę powiedzieć, co jest ważne dla mnie, nie wiem, czy też dla Was, ale dla mnie na pewno, to z kim my tą olimpiadę robimy. Bo tak jak mówiłam, ponieważ jest to olimpiada certyfikowana przez Ministerstwo Edukacji, jest taką właśnie, a właśnie, tutaj Robert już wkleja, jak zostać youtuberem 29 października o godzinie między 19 a 21, czyli pan Belfer, nauczyciel z internetu Dawid Łasiński. Bardzo Was zapraszam. A tutaj jeszcze dokończę, już niewiele mi zostało. Będę potem czekała na Wasze pytania, więc możecie już zacząć myśleć o tym, czego jeszcze Wam nie powiedziałam i czego Wam zabrakło. I jeżeli macie jakieś pytania, to już możecie je zapisywać. Zależy, ile będziecie mieli pytań, bo jeżeli się okaże, że macie jeszcze dużo pytań i chcecie dużo się jeszcze dowiedzieć, bo ja o różnych rzeczach zapomniałam albo powiedziałam za mało, no to będziemy tutaj tak długo, jak potrzeba. Więc zupełnie się o to nie martwcie. Mam jeszcze też Wam do pokazania filmik, tylko skoro to wydzielenie ekranu nie działa, to nie wiem, czy mi się to uda, więc jeszcze za chwilę spróbuję, ale jeszcze dokończę, z kim robimy olimpiadę. Więc naszym partnerem strategicznym jest firma Samsung. I to jest taki partner, który troszczy się o tą edukację medialną i cyfrową. Nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale też daje pieniądze na różne działania edukacyjne. Pytanie, czy będą darmowe dyski SSD. Nie wiem jeszcze, jakie będą nagrody rzeczowe. Na pewno jakieś nagrody rzeczowe będą i na pewno będziemy chcieli, żeby one były, żeby były jak najbardziej dla Was atrakcyjne. Więc na pewno zadbamy o to, żeby to były fajne nagrody i dla Was przydatne. Pokażę Wam jeszcze pendrive. Dobrze, no możecie napisać, jakie Was by nagrody interesowały. Pokażę Wam jeszcze, kto jest patronem olimpiady oraz partnerami. Partnerami są różne organizacje, które właśnie zajmują się również edukacją medialną, cyfrową i informacyjną. No i teraz na koniec jeszcze daję Wam kontakt do siebie, czyli katarzyna.gorkiewicz, bo bez polskich znaków, @nowoczesnapolska.org.pl. No i ten adres strony olimpiady, gdzie znajdziecie. Dobrze, widzę, że się rozpisaliście na temat tego, o jakich nagrodach marzycie. No ale żeby te nagrody zdobyć, to wcześniej trzeba będzie przejść przez te wszystkie trzy etapy i tej pracy jest dużo, więc pytanie, co jeszcze potrzebujecie wiedzieć, żeby się, jak zostać streamerem. Na razie tego nie zaplanowaliśmy, ale będziemy robić prawdopodobnie kolejne webinary, więc jeżeli to jest temat, który naprawdę jest dla Was potrzebny, to proszę bardzo. No właśnie, wydaje mi się, że streamerzy i youtuberzy to są często, nie zawsze, ale często pokrewni sobie twórcy. Jakie macie jeszcze do mnie pytania? Co jeszcze chcielibyście wiedzieć, żeby się do olimpiady przygotować? Ja też masz, to pani lubi jeść. No chyba nie na temat. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was
Czy ktoś z Was pracuje też z nauczycielem? To znaczy, czy macie jakieś na przykład, nie wiem, jakieś kółko, czy jakieś takie zajęcia, w ramach których nauczyciele Wam pomagają się do olimpiady przygotować? Bo to też jest dla mnie interesująca rzecz. A co to znaczy zajęcia z panem Karasińskim? Najlepsze przygotowania to dobre research. To prawda. I mam nadzieję, że ja Wam tutaj podałam te wszystkie tropy, które warto sprawdzić w ramach tego researchu. Czy te pliki, które dostawaliśmy na szkolenia, są w dużym stopniu w stanie nas przygotować do olimpiady, czy raczej tylko w części? Czy Ala, mówisz o tych warsztatach, które były organizowane przez naszą fundację i kolegium Civitas i odbywały się we wrześniu? Czy to o tym mówisz? Bo nie jestem pewna. Więc myślę, że to jest za mało i że trzeba jeszcze poszukać różnych innych źródeł wiedzy i to skorzystać z tych podpowiedzi, które ja dzisiaj dałam, ale tak, ten program tych warsztatów był tak przygotowany, żeby Wam pomóc się w przygotowaniu. I co więcej, jeden cały dzień był właśnie o tych prawnych i ekonomicznych aspektach funkcjonowania mediów. Więc jeżeli będziesz miała w głowie to wszystko, co było na tych warsztatach tego dnia, kiedy były właśnie prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów, to tak zdecydowanie, przynajmniej z tego motywu przewodniego, jesteś przygotowana. No i teraz trzeba jeszcze przyjrzeć się tym innym obszarom, ale to na pewno nie wystarczy, ale to na pewno jest też bardzo duża pigułka wiedzy, która Wam pomoże. Czy to nagranie będzie udostępnione na stronie? Tak, będzie. Jeszcze w tym tygodniu, więc będzie można do niego wrócić i znaleźć te wszystkie rzeczy, które Wam też tutaj pokazywałam. Tak, czat też będzie udostępniony, bo na nagraniu będzie to wszystko, co widzicie na ekranie. To ja nie mogę tego ocenzurować, bo nie mam jak, niestety. Ale widzicie, to też jest nauczka taka dotycząca właśnie kompetencji medialnych i cyfrowych, że cyfrowy ślad po nas zawsze zostaje i cokolwiek piszemy w internecie, to potem to tam jest i nie da się zrobić tak, żeby na 100% do końca zniknęło, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie zrobił na przykład print screena. Więc to też taką mamy edukację medialną na żywo. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Dobrze, czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy jeszcze potrzebujecie się czegoś ode mnie dowiedzieć, żeby się lepiej przygotować? Ja Was jeszcze zapytam. Rozumiem, że wszyscy jesteście zarejestrowani już do olimpiady, prawda? Są pytania z drugiego etapu z zeszłych lat. Z pierwszego etapu nie ma, ale myślę, że możemy je tam udostępnić, więc jeżeli będziecie chcieli, to jak najbardziej mogę to tam wrzucić. Dobrze, to obiecuję Wam, że to zrobię. Pytanie, ile osób dostanie się do drugiego etapu? Mówię z głowy, trzeba sprawdzić w regulaminie, ale według mnie 300 osób, albo 299, albo 300. W takim razie, co jest najważniejsze, z czego przede wszystkim się uczyć? Ale ja ci doradzam w ten sposób, żeby przeczytać ten zakres programowy, który jest na stronie, przeczytać w takim sensie też ze zrozumieniem, żebyś wiedziała dokładnie, co tam jest i co oznaczają te wszystkie terminy i pojęcia, które tam są. To jest pierwsza rzecz, którą warto zrobić. Druga rzecz, warto przejść przez ten kurs e-learningowy. I trzecia rzecz, wybrać sobie kilka, w zależności od tego, ile będziesz miała czasu, kilka lektur z tej naszej biblioteki z literaturą. I wydaje mi się, że
takie przygotowanie do pierwszego etapu powinno ci wystarczyć. Jeżeli będziesz rozumiała te wszystkie pojęcia, które się w zakresie programowym pojawiają, to moim zdaniem będziesz przygotowana. Jaki jest symbol książki Jana? Tak, było takie pytanie w zeszłym roku albo 2 lata temu. Oczywiście chodziło o to, żeby to sprawdzić. Właśnie, bo jeszcze o tym Wam nie powiedziałam. W pierwszym etapie wszyscy rozwiązujecie zadania w teście online. Tak, dokładnie. To jest pytanie, które trzeba sprawdzić w internecie, więc to pytanie tak naprawdę sprawdza, czy umiecie szybko wyszukiwać informacje i je zweryfikować. Można w trakcie pierwszego etapu korzystać z internetu i można sobie różne rzeczy sprawdzić. To znaczy też jest tak, że jeżeli jest jakieś pytanie, na którego odpowiedź nie znacie, na które odpowiedzi nie znacie, to jak najbardziej można ją sobie szybciutko sprawdzić. Ważne jest to, że jest godzina czasu, jest 50 pytań. W związku z tym na każde pytanie macie troszeczkę ponad minutę, więc jeżeli będziecie chcieli wszystko sprawdzać, to na pewno nie zdążycie. Ale co któreś pytanie jak najbardziej warto sobie w drugiej zakładce. Tak, można jak najbardziej zajrzeć do internetu i różne rzeczy sprawdzić, bo też to sprawdzamy, a pani nauczyciel będzie krzyczeć? Nie, jakby regulamin pozwala na korzystanie z internetu, więc nauczyciel nie może na was krzyczeć, bo to jest dozwolone. Co więcej, niektóre pytania będą od was wymagały sprawdzenia czegoś w internecie, tak jak właśnie ten przykład z książką, którą tutaj podał Robert przed chwilą. Tylko moja rada jest taka, no na pewno nie dacie rady sprawdzać wszystkiego, bo po prostu nie zdążycie. Czy są pytania, które obejmują temat programowania? Nie, dlatego że tak jak widzieliście, bezpośrednio nie, bo w zakresie programowym olimpiady programowania nie mamy. Ktoś tu jeszcze powiedział o odłączeniu netu. No nie mogą wam odłączyć internetu w szkole w trakcie pierwszego etapu, dlatego że ten pierwszy etap odbywa się, jest testem online. I będzie się działo na żywo przez internet, więc nie ma szans, żeby wykonać go inaczej niż jak właśnie korzystając z komputera bądź jakiegoś innego urządzenia podłączonego do sieci. Dobrze. Czy coś jeszcze potrzebujecie wiedzieć? A, jeszcze Wam jedną rzecz powiem, jak te pytania wyglądają, bo my je trochę utrudniliśmy, bo można korzystać z internetu, ale trzeba rozwiązywać ten test samodzielnie. To znaczy, że nie możecie tego robić grupowo i nie możecie od siebie, jak to się mówi, ściągać. Żeby wam to utrudnić, to zrobiliśmy to w ten sposób, że pytania będziecie otrzymywać w kolejności losowej. Znaczy jest ta pula 50 pytań, ale u każdego na ekranie one się będą wyświetlały w innej kolejności. No więc nie za bardzo będzie można sobie nawzajem pomagać, bo jest za mało czasu, żeby sobie zaglądać przez ramię i się konsultować. Jeżeli czegoś będziecie potrzebowali sprawdzić w internecie, jak najbardziej zachęcam, ale nie. Sprawdziany na Librusie w gimnazjum. To nawet nie wiedziałam, że Librus też tak wam losowo. Ja wiem, że tak wygląda egzamin na prawo jazdy i to była nasza inspiracja, że właśnie ten egzamin teoretyczny te pytania są właśnie w takiej kolejności losowej, każdy widzi co innego na ekranie. Co prawda, na egzaminie na prawo jazdy każdy też dostaje inny zestaw pytań. Tutaj ta pula dla was będzie wspólna, więc każdy odpowie na te same pytania. Nie będzie tutaj takich wątpliwości co do poziomu trudności, że ktoś dostał więcej łatwych albo więcej trudnych, wszyscy dostaną to samo, ale w różnej kolejności. Dobrze. Czy macie jeszcze jakieś pytanie do mnie? Jeżeli nie, to spróbuję wam ten film pokazać, no jeżeli się to nie uda, no to niestety się pożegnamy, ale niezależnie od wszystkiego, jeżeli tylko używacie Facebooka, jeżeli tylko zaglądacie na Facebooka, to bardzo was zachęcam do polubienia
profilu Fundacja Nowoczesna Polska, bo tam na bieżąco wrzucamy różne informacje o różnych rzeczach, które robimy w fundacji, które może nie tylko olimpiada będzie dla Was ciekawa, ale w każdym tygodniu się pojawia przynajmniej jedna nowa informacja o olimpiadzie, więc warto, warto tam zaglądać i warto. Warto to śledzić. Raz jeszcze pytanie, czy ktoś jeszcze potrzebuje się czegoś dowiedzieć? Dobrze, to ja raz jeszcze spróbuję. Miałam pytanie, ale padło mi z głowy. Spróbujmy zatem raz jeszcze z tym dzieleniem ekranu. Jeżeli to się uda, No dobrze, wydaje mi się, że niestety, ale nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Działa, jednak mówicie, że działa. Widzieliście początek. Dobra. To jest to, co Wam chcę pokazać, więc cofam do początku. Dobrze, jestem z Wami ponownie. Działa, widzieliście. Rozumiem, że udało się, cieszę się. Moi drodzy, jeżeli faktycznie widzieliście ten filmik, który Wam pokazałam, to była to premiera filmu, który przygotowaliśmy, żeby olimpiadę promować. Dziś wieczorem albo jutro wrzucimy ten film na Facebooka. Jeżeli właśnie będziecie mieli ochotę, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby udostępniać ten filmik dalej, żeby też wśród różnych Waszych znajomych o olimpiadę promować, bo być może różni Wasi znajomi jeszcze się zechcą zdecydować i wziąć udział w olimpiadzie. Jest jeszcze czas na rejestrację, więc zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili jutro, czy już jest ten filmik na Facebooku i żebyście go szerowali dalej, bo wtedy na następny webinar weźmiemy całą klasę. Bardzo zapraszam w imieniu Dawida Łasińskiego. Na pewno będzie mu bardzo miło. Ja w takim razie się z Wami żegnam. Bardzo się cieszę, że tą godzinę spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że już teraz wiecie wszystko, co jest Wam potrzebne do tego, żeby się do olimpiady przygotować. Dobranoc, tak, dokładnie dobranoc. Dziękuję. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że w drugim etapie i potem w finale. Mam nadzieję, że zobaczymy się też osobiście. Trzymajcie się ciepło pomimo tej
jesieni, która zrobiła się trochę okropna. Ściskam Was bardzo. Pa, pa, pa.